współczesne muzeum albo muzeum, które zajmuje się sztuką współczesną czy sztuką nowoczesną, nie może być muzeum, które opiera się jedynie na formacie wystawy. Pokazując sztukę, która zdarzyła się w XX wieku jedynie za pomocą wystaw, niejako zaprzeczałoby takie muzeum tym wszystkim istotnym rewolucjom, jakie w owym czasie w twórczości artystycznej się dokonały, a z których większość polegała na tym, żeby opuścić to tradycyjne terytorium rzeźby, malarstwa, grafiki czy rysunku. Według nas improwizacja nie może być do końca rozumiana jako spontaniczność i swoboda, bo jest to zbyt jakby taka dowolna forma jakby kontaktowania się, komunikowania się ze światem i reagowania na pewne zmiany. Więc ja improwizację rozumiem jako otwartość i gotowość do nieustającej zmiany, do ciągłej aktualizacji decyzji, które powstają jakby w takiej przestrzeni, ciągłej przestrzeni niepewności. Grupa Judson Church ze Stephen Paxtonem, Nancy Stark zaczęli eksplorować prawa dynamiki Newtona, pokrótce mówiąc, jakby ta idea spadającego jabłka. I Steve zaczął się zastanawiać, jak ta idea przenosi się na ciało ludzkie. I jako trening wstępnie zaczęto wykorzystywać ideę aikido, sprawność fizyczna, po prostu eksperymentowanie tak naprawdę, doświadczanie upadania, poddawania się grawitacji, podążanie za własnym centrum, za odruchami w ciele, jako że kontakt taki bardzo fizyczny i szybki w pewnym momencie, jeśli zaczną działać kolejne prawa dynamiki Newtona, operują również w obrębie inercji, pędu, więc i również dezorientacji ciała, więc jakby tak generalnie sprawne ciało, orientacja zmysłów, skóra jako główny punkt kontaktu, informowania, jest to rodzaj również komunikacji, dialogu, słuchania siebie nawzajem i w sumie też i zabawy. Punktem wyjścia do tej metody, o której mówimy, jest kontakt improwizacja, z tym, że kontakt improwizacja przede wszystkim oparta jest na kontakcie, czyli na dotyku. Natomiast ja rozumiem kontakt też troszeczkę szerzej, czyli nie jest to tylko kontakt czysto fizyczny, ale też kontakt poprzez dźwięk, słuch, kontakt z samym sobą, z przestrzenią, wizualny, kinestetyczny. I to poszerzyło jakby zakres rozumienia kontaktu. I dla mnie jeszcze istotna była taka praca z procesem. To jest taka metoda pojungowska psychologii zorientowanej na proces, która właśnie gdzieś daje takie fajne narzędzia, jeśli chodzi o kanały zmysłowe, o pracę z kanałami zmysłowymi. I taki zderzenie tych dwóch rzeczy naraz jest punktem wyjścia do tej metody. Kontakt improwizacja jest pewną techniką wypracowaną na gruncie improwizacji, natomiast improwizacja jako taka jest dosyć szerokim terminem i właściwie była stosowana praktykowana powiedzmy w te bardziej studyjnie, czyli bardziej na próbach, właściwie od początku XX wieku przez szerokie grono tancerzy, choreografów, ale to dopiero powiedzmy tak pod koniec, w połowie lat 60. tancerzy zdecydowali i choreografowie, że improwizacja może stać się centrum i jakby głównym motorem napędowym przedstawienia, czyli nie układamy choreografii, ale wychodzimy na scenę i działamy. Myślę, że my tutaj w Muzeum Sztuki w Łodzi mamy jeszcze szczególny powód, dla którego te obszary poza tradycyjnymi mediami powinniśmy badać. Mam tutaj na myśli spuściznę Katarzyny Kobro, mam tu na myśli jej teorię rzeźby, która tak naprawdę była teorią dotyczącą ruchu ludzkiego ciała w przestrzeni. Stąd też taki nacisk na różnego rodzaju działania performatywne, działania, w których ruch jest tym podstawowym medium, ale też i podstawowym przedmiotem badania. Także ta wystawa, którą teraz realizujemy, jest, można powiedzieć, naturalną konsekwencją tego, co się tutaj od jakiegoś czasu rozwija.